Katarzyna Bystra. Mieszkanka Buczkowic swoją pracę na rzecz osób niepełnosprawnych rozpoczęła w wieku lat 20. Od roku 1993 do 2009 pełniła funkcję prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego Betel. Jest socjuszem Domu Matki Bożej Śnieżnej w Rybarzowicach, gdzie opiekuje się 5 osobami niepełnosprawnymi, stwarzając dla nich społeczny dom rodzinny. Pierwszy tego typu dom, który założyła pani Katarzyna, powstał w 1992 roku. W następnych latach podejmowała takie same inicjatywy w różnych częściach Polski. Kasia jest bardzo fajna, uśmiechnięta, radosna. Nie, są. Lubię Kasię, nie lubię. Mama jest piękną, ładną mamusią. Dba o nas. Mieszkańcy domów Betel kochają ją za jej dobroć i poświęcenia. Współpracownicy ze stowarzyszeń podkreślają jej profesjonalizm, wszechstronność, delikatność i serdeczność w odniesieniu do osób, którymi się opiekuje. Jest autorką licznych artykułów i publikacji dotyczących życia osób niepełnosprawnych i ruchu Betel. W 2004 roku na Jasnej Górze otrzymała statuetkę Ecce Homo w kategorii Świadectwo Służby Osobom Słabym i Ubogim, nagrodę przyznawaną przez ruch Betel. Bezwarunkowo poświęca swoje całe życie dla człowieka potrzebującego, chorego, niepełnosprawnego. Jej bezinteresowna postawa, miłość, ofiarność i życzliwość okazywana ludziom jest niespotykana. Budzi słowa najwyższego podziwu i uznania.